samorządowcy, kolega starosta, panowie wójtowie. Ja nie miałem tej przyjemności, aby móc rozpoczynać tą inwestycję, ale mam przyjemność, aby ją kończyć. I to, co jest takie najbardziej w mojej ocenie wymierne i obiecujące, to właśnie partnerstwo i wsparcie wielu przyjaciół, którzy nam w tym wszystkim pomagają. Po pierwsze, już podkreślana rola tutaj naszego mieszkańca tego powiatu i reprezentanta w parlamencie, czyli Piotra Zgorzelskiego, przewodniczącego Samorządowej Komisji Rozwoju Regionalnego i Samorządów Terytorialnych. Ale właśnie tutaj naszego gościa, który dzisiaj nas zaszczycił swoją obecnością. Ale też ogromne wsparcie w innych inwestycjach, które za chwilę przecież w innych miejscach są albo realizowane, albo kończone, albo były skończone, czyli wsparcie wójtów. Mamy tutaj kilku samorządowców, którzy również bardzo często odpowiadają na te oferty współpracy z powiatem i włączają się finansowo i dzieląc się kosztami. To pokazuje, że ten model jest jedynym sprawdzonym i możliwym do tego, aby zmieniać jakość funkcjonowania naszych mieszkańców, aby poprawiać bezpieczeństwo, tak jak w przypadku tych obiektów inżynieryjnych. I chciałem wszystkim serdecznie po pierwsze podziękować, zaprosić do dalszej współpracy, prosić o to wsparcie w kolejnych latach i działaniach. Tu też już wcześniej z panem dyrektorem omawialiśmy następne inwestycje, nad którymi pracujemy, o które też będziemy starali się o te środki zabiegać. Więc w imieniu całego zarządu, Rady Powiatu, serdecznie wszystkim zaangażowanym w te działania bardzo dziękuję i prosimy o więcej tego wsparcia i tej dobroci, a my będziemy się, że tak powiem, odwdzięczali tym, co też jesteśmy tutaj w stanie, ale przede wszystkim dziękuję w imieniu mieszkańców, dla których to ma oczywiście służyć i myślę, że za chwilę to musimy już tą wstężkę przeciąć, bo policja nam kilka minut tylko dała, moi drodzy, więc nie wolno, że tak powiem, nadużywać cierpliwości policji.